rewolucyjny pomysł. Nie do końca jestem przekonany, że odniesie swój efekt, bo kierowcy jednak będą starali się nieco szybciej przejeżdżać pomimo obowiązujących zakazów. Natomiast myślę, że cały program pokazuje szereg innych środków, które moglibyśmy zastosować tak, żeby ograniczyć wpływ hałasu na mieszkańców. Przy czym oczywiście są to środki często kosztowniejsze. Będziemy wspólnie z radnymi dyskutować, na co postawić priorytet, jaką hierarchię celów przyjąć, jeżeli chodzi o realizację poszczególnych zadań, tak żeby efekt osiągnąć i tak jak mówię, niekoniecznie te 40 km. Rozumiem, że jest to pewien kompromis między realizacją założeń programu, a jednocześnie realizacją ich w sposób niskokosztowy, natomiast myślę, że dla nas wielkim wyzwaniem na najbliższe jest lata zadbać o jakość życia, o poprawę jakości życia w Opolu, wśród nich również o zmniejszenie hałasu dla wszystkich mieszkańców. Nie powinniśmy uciekać od tematu budowy ekranów dźwiękochłonnych, od tematu budowy obwodnic, które przenoszą ruch ciężki z centrum miasta, bo to jest często dolegliwością, która zmusza nas do zmniejszenia tej prędkości do 40 km, bo pęd tira kilkutonowego, który z prędkością 60 km jedzie przez centrum miasta, potrafi wstrząsnąć budynkami, szczególnie w godzinach nocnych. Także myślę, że dyskusja przed nami, natomiast oczywiście ja raczej jestem zwolennikiem wielu innych zabiegów, tak jak mówiłem, ekrany dźwiękochłonne, budowa alternatywnych dróg i promowanie transportu zbiorowego, promowanie jazdy rowerem, ale to przede wszystkim w godzinach.